Listy podlaskich kandydatów z 9 komitetów wyborczych widnieją na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. O mandat poselski ubiegać się będzie 215 kandydatów. 28 osób to mieszkańcy Suwalszczyzny. Z Koalicji Obywatelskiej Suwalszczyznę w Sejmie Rzeczpospolitej reprezentować chcą Bożena Kamińska i Katarzyna Karaszewska. Pierwsza z pań to ekonomistka, aktualna posłanka na Sejm, druga to pedagog. Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów umieścił na liście więcej przedstawicieli Suwalszczyzny. Mirosława Basiewicza, technika rolnika i teologa Zygmunta Osieckiego, obaj ze Słobudki w gminie Szypliszki. Monikę Buchowską, inżynier rolnictwa z powiatu sejneńskiego, zajmującą się ogrodnictwem Krystynę Bobrowską z Suwałk, Monikę Flis z Rutki Tartak, teologa i Ryszarda Flisa, kierowcę, również z Rutki Tartak. Eugeniusza Ławrynowicza, przedsiębiorcę z Augustowa i Zbigniewa Puchnowskiego, augustowskiego kapitana żeglugi jachtowej. Konfederacja Wolność i Niepodległość chce wydelegować do Sejmu Zenona Dziedzica z Suwałk i Marcina Lewoniewskiego, radiologa z Sobolewa. Na podlaskiej liście kandydatów PSL znajdujemy Cezarego Cieślukowskiego, ekonomistę z Suwałk i Joannę Jędzul, również suwałczankę prowadzącą własny biznes. Augustów reprezentują Bogdan Dyjuk, nauczyciel, i Andrzej Koronkiewicz, inżynier ochrony środowiska. Na tej liście jest również emeryt z Płociczna, Tadeusz Hołko. Z Komitetu Prawica o mandat starał się będzie Józef Laskowski, politolog z Wirzeń, i Małgorzata Walędzewicz, ekonomistka z Suwałk. Prawo i Sprawiedliwość proponuje aż 28 kandydatów, wśród których jest parlamentarzysta Jarosław Zieliński z Suwałk, Elżbieta Puczyłowska, nauczycielka z Augustowa i Marek Dziadkowski, rolnik z Filipowa. Na liście skutecznych Piotra Liroya Marca nie ma z naszej Suwalszczyzny ani jednej kandydatury. SLD zaprosiło na listę Tomasza Mańczuka, przedsiębiorcę z Lipska, Elżbietę Murawko, sprzedawcę z Suwałk, Marcina Birgiela, administratora systemów komputerowych z Suwałk, i plastyczkę Annę Jasionek ze wsi Bolcie. Bezpartyjni samorządowcy proponują kandydatury augustowian, Katarzyny Haraburdy, sprzedawcy, i Łukasza Kapłanowa, operatora systemów bezpieczeństwa. A wybór należy do Państwa.